Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Teraz właśnie pytanie na samym początku, czy idziemy dalej, czy może wracamy się, bo tam zauważyłem w ekwipunku, bo byłem w kapliczce zjednoczenia, uzupełnić levele postaci za te duszyczki, które mieliśmy. Spokojnie, nie zmarnowały się. Rzuciłem w zręczność i w witalność. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie cofnąć się i nie zrobić użytku z tego klucza do celi. Ja pewnie patrzeć, wiem gdzie to jest. Zresztą byliśmy tam, tylko dostałem straszne wciry, ale... Wykorzystajmy to, że może się teleportować w każde dosłownie miejsce, więc... Nie wysoka ściana, tylko wieża na ścianie. W sumie też mógłbym tutaj i pomóc komuś z bossem, ale nie, żar już mam, więc póki co nie ma konieczności. Ej, tak w ogóle cały czas, nie wiecie nawet jak bardzo mnie korci, żeby po prostu olać miecze bazujące na zręczności i wziąć jakiś duży. Chociażby ten wielki topór. Ej, Aragorn? Czemu nie? Ej, nie, zawsze lepiej z ekipą, po prostu. Ale dobra, niech on się przyzywa, jeżeli się uda to fajnie, jeżeli się nie uda to trudno. A ja sobie polecę dalej, może od razu rycerzem się zajmę, albo... No właśnie, chciałem tym w pierwszej kolejności jednak. Bo on może rzucać. No i rzucił. Pieprzona menda, no. No i do tego jeszcze... ej, na jedno cięcie, a ja tylko jeden w zręczność rzuciłem, co prawda. Obrażenia od broni wzrosły o 2 punkty, nie o 1, ale... No to nie powinno robić aż takiej różnicy chyba, nie? Ale zobaczymy. No nie, jednak nie robi. Aha, jeszcze dałem się zbekstybować jakiemuś zwykłemu... chłopkowi roztropkowi, no kurde, kiepsko się zaczyna wam powiem. I jeszcze gorzej. Do tego. Ale nie, serio wypadałoby już w końcu ulepszyć mojego Estusa, bo on naprawdę mało uzupełnia. No i mam nadzieję, że Aragorn przyjdzie mi z pomocą. No to już jest. I pomógł w idealnym momencie, widzieliście to? Więc w ogóle, o. Przywitajmy się. Kultura w Dark Souls musi być. No i on ma pełną zbroję rycerza Lothric. Jeszcze nie. Ej, halabarda. No, jakby nie patrzeć, broń bazująca głównie na zręczności, ale też trochę na sile. Nie, dobra, ale mam klucz. I wydawało mi się, że od tych właśnie wrót gdzieś tutaj. Tylko... O cholera, no to pięknie byłoby. Zapomniałem, że on tu lubi wysadzać wszystko dookoła. Ale, no właśnie, halo, moment, chwila. Tylko 3 noże do rzucania. Batosai. No jeszcze fajnie, brakowało mi mrocznego ducha tutaj. Na to wszystko. Ale co, już tu biegnie? Zresztą mam nadzieję, że Aragorn mi pomoże w takim wypadku. Dobra, może jeszcze raz. Do oporu. On myśli, że jego też to leczy, ale niestety nie. To jeszcze nie ta wersja tego cudu. Bo nie wiem, kto się spodziewa, że na takim poziomie ja będę miał już najwyższą formę, bo to jest chyba jedna z wyższych, jeżeli nie właśnie najwyższa forma tego cudu. Ale właśnie, klucz do celi. To jest to miejsce. Ah. You're no jailer, are you? Zgadnijcie, kim on jest. No, you're from far away. Cela jest dla zwodziei i innych przestępców. You must be some of that unkindled ash. Nie no, akurat ja jestem rozpalony w tym momencie, tu nie trafiłeś, ale... If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. Dobra, właśnie tam byłem. An old woman, Loretta, lives there. I właśnie mam jej kość. Nie, to też przyglądam w ekwipunkcie z nadem. Czy to może zadziałać? Ej, gdzieś się oczy zawiszy w hełmie? Się rozpalił przez chwilę? I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. O, proszę bardzo, druga bańki ci się coś przydała. Spełnię się prośbę. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Grey Rat, szary szczur. And I promise to assist you. Tam się coś dzieje. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and... I'll do mine. Znaczy, raczej nie przekażę jej tego sygnetu. A to tylko i wyłącznie dlatego, że Loretta chyba nie żyje. O, dobra, ale to mogę ubrać. Zresztą widzę, że tam Mateo coś wymiata na górze. Dobra, nie, to jest mój, okej, to jest Aragorn. Dobra, Aragornie, to pozwól, że pójdziemy tam, gdzie należy. Czyli tutaj na górę z powrotem.
No bo tylko po to był ten klucz do celi, bo to jest dalej zamknięte, prawda? No też właśnie. No dobra, dawaj na górę, dawaj. Idę za tobą. Przecieraj szlaki. On tu gdzieś tutaj się może czaić cały czas. Ale właśnie, on tam walczy ze smokiem. A my tu co? Ej, w sumie może iść do tancerki teraz. Skoro taka ekipa. O kurde. Dobra, ale tak to robić nie mogę, bo mi się zaraz stusy skończą. Zresztą Aragorn też to przyjął. Tylko właśnie on chyba korzysta też z miecza rycerza Lothric. Bardzo fajna broń, szkoda, że jej nie dostałem. Jeszcze. No ale spokojnie, paru rycerzyków się trafi tutaj po drodze, może któregoś uda się zabić. Uff, dobra, na szczęście tego też. Ej. O kurde, myślałem, że on był martwy. Na serio myślałem, że on był martwy. Aragorn, spieprzamy. Aragorn, serio. I tam jeszcze mroczny duch był. I tu kusza, kurde, w mordę. Nie no, super. Po prostu zapowiada się świetnie. Znaczy, świetnie w cudzysłowie, dobra. Nie, już mnie tu nie ma. I tak właśnie oto uciekłem. Dobra, jeszcze nie do końca, ale jestem w trakcie ucieczki. Ej, Aragorn jeszcze żyje. Bo ja go tak zostawiłem, ale ze mnie świnia. No ale za większa się zawiesił delikatnie na ucieczce i tak mu zostało. Dobra, ten bełcik niech sobie poleci. Okej, ktoś tu biegnie? Powinien. Czy oni znają te tereny jak własną kieszeń? Więc w każdym dowolnym momencie teraz się spodziewam tego mrocznego ducha tutaj. Ale też sobie może Aragorn przyjdzie. Albo Mateo. Tylko Mateo poleciał w innym kierunku zupełnie. Inaczej, w okolicach smoka, no to jest inny kierunek zupełnie. No dobra, może rozpoznają ilość duszyczek, jakie się dostaje za rycerza Lothric. Dobra, może jednego. No bo jeszcze cały czas trzeba liczyć się z tym, że może mnie ktoś w plecy zaatakować. O, Mateo zginął. Dobra, może kolejny z drogi błękitu. Zaraz przybędzie mi na pomoc, ale wątpię. Nie, serio, spodziewam się zaraz, że ten czerwony upiór się pojawi. Gdzieś tutaj. Ale spokojnie, tarcza zasłania obrażenia fizyczne w 100%. Tylko też wypadałoby zaatakować wreszcie. Tak, zaraz czy dwa. Chociaż. A to nie powinno wejść. O kurde, i Aragorn też zginął. No to zostaliśmy sam na sam z mrocznym duchem. Ale ja na szczęście wiem, że tutaj są znaki przyzwania. Tylko kurczę, najpierw muszę sobie poradzić z tym rycerzem Lothric. No, jeszcze z dwa cięcia, tylko teraz... I wygnał się sam! Było najlepsze moje zwycięstwo do tej pory. Ja bym pewnie gdzieś skoczył na dynkę, po prostu znudziło mu się czekanie i szukanie mnie. Chciał sobie pograć, powalczyć, a ja tutaj zacierałem gdzieś tam z tyłu. Czy tam tak właściwie z przodu. Bo ja tutaj wyznaczam kierunek. To mój świat, moje Lothric. I on je nawiedził, zaatakował. A dobra, może miecz? Zbroja. Kurde, też może być, tylko że ona jest mega ciężka. No, na 83% aż skakuje mój wskaźnik, no ale... No w sumie to turlanie nie jest aż takie złe, ale zbroja wygląda dobrze. Czyżby warto było inwestować w udźwig teraz? Moment, czy jak dam rękawiczki skrytobójcy plus... spodnie, no nie, to wiele nie zmienia, więc nie ma się co bawić nawet w to. No, ta zbroja. Okej, dobra, czyli wracamy do starego zestawu. Ale jednak właśnie, czy do tancerki będziemy potrzebowali pomocy? Jak najbardziej, jeżeli chcemy się z nią zmierzyć w ogóle. I teraz pytanie, czy tutaj znajdę jakiś znak przyzwania, czy będę musiał iść pod Worda? Pod uzbrojonego zęby psa. No nie no, w sumie czy to był pies? Nie no, bardziej jakiś ogar, bestia. Czy właśnie takie przeciwieństwo zawieszy to troszeczkę. Zawieszy. Wiedziałem, że kiedyś dojdzie do tej hybrydy. Że to już nie będzie zawisza, zawiecha, tylko zawiesza. Po prostu. Ale... Dobra, kto? Yennefer? Dobra, nie Yennefer, ale zawsze ktoś. Warto przyznać, tylko my idziemy w zupełnie innym kierunku. Nie wiem, czy on sobie zdaje sobie sprawę. Raczej na pewno nie. Ale zaraz mu to uświadomię, jak zobaczy, że to jest normalne przejście. A ja potrzebuję jego pomocy z tancerką. I to nie jest taką fajną, z klubu Go Go.
No dobra, ale tych wypadałoby rozdzielić jakoś. Albo jeszcze przyzwać tutaj. No, chciałbym przyzwać ciebie, kimkolwiek jesteś, ale nie wiedzieć czemu jeszcze nie mogę. No czyżby do mnie leciał drugi błękitny duch na przykład, czy tam strażnik? Ej! Nie zdążyłem. Serio, nie zdążyłem się odsunąć. Zawadził mnie czubkiem swojej włóczni. Ale dobra, serio, ale odsuń się z mojego znaku przyzwania, bo nie będę mógł go użyć. O, o, o! Stalowy żołnierski hełm, plus kurde, tego się nie udało przyzwać. Hargay. Dobrze, nie Hardgay. Kurde. Ale dobra, może tego się uda przyzwać chociaż? No patrzcie, dobrą mają tarczę jednak. Może nie zasłania obrażeń w pełni? No ale w ogóle nie wzruszony aż do tego momentu. Ale właśnie, czy to było rozbicie gardy? No teraz na pewno tym kopnięciem. Ale o, 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 i mamy też drugiego. Ja i parę gwiazdek, czyli może ja shit, albo ja fuck. Ja też, witam w klubie. Dobra, ale może jeszcze jeden się pojawi. Tylko właśnie nie wiem, czy nie mogę tam wejść. Niby, rzekomo. Ale nie, on sobie pewnie nie zdaje sprawy, że my tam faktycznie nie idziemy jeszcze. Dobra, pozwól, się delikatnie podleczę. Bo uleczenie w pełni tutaj nie może być mowy, niestety. No dobra, czekamy na jeszcze jednego gracza, który nam pomoże i lecimy do tancerki. Oni się pewnie tego nie spodziewają, ale... O, zaraz się przekonają. Znaczy, ja też się kiedyś dziwiłem, jak tutaj kogoś chciałem wspomóc w walce z Wardem. A mi się okazało, że nie, zupełnie nie w tą stronę, pobiegliśmy. Dobra, to typowo po to, żebyśmy się nie nudzili, koleś, a poza tym chcę zobaczyć, jak walczysz. Dobra, trzeba iść na backstaby, bardzo dobrze. To jest dobra metoda. No, a to dobija. Kurde, nie udało się przyzwać upiora, no to może jeszcze raz. Jeszcze jeden znak, bo tam widzę, pojawił się. No, tylko czy zdążę, czy ktoś mnie nie ubiegnie, no, no. A jestem sam cały czas. No dobra, no to nie ma sensu czekać. Jeżeli się uda, to fajnie, jeżeli się nie uda, no to koleś będzie wiedział chyba, gdzie jesteśmy. Potem jak szybko nasze paski zdrowia spadają. Ej, drugi hełm, czyli ten już będę mógł sprzedać, bo jeden mam na głowie. No, koleś, domyślałeś się pewnie. Że jeżeli nie tam prosto przed nami, no to właśnie tutaj się udamy. Uuu, ale w to wszedłeś. O nie, nie pozwolić mu ulepszyć miecz. Ej, 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 ale moje pchnięcie powinno załatwić sprawę, no właśnie. To już chwilę wcześniej. Plus nogawice rycerza z Lotrig jeszcze. Ale też są no, z gatunku ciężkich. Ale to ja faktycznie bym musiał zacząć wrzucać coś w udźwig, no bo... Cięższa zbroja daje lepszą ochronę przed obrażeniami, jakimikolwiek tak właściwie. Kurde, kolejnego się nie udało przyzwać. Nie, dobra. Koleś, nie wiem, czy się na to piszesz, ale... Chodź. Spróbujmy. Jesteś gotów? No możemy tutaj to zostawić teraz w tym momencie. Ale możemy też wejść. Spróbować. To się na 99,9% nie uda, ale kto wie. Jesteśmy w dwójkę. No zaatakuj go wreszcie. Zaraz mi się skończy miejsce na ucieczkę. Okej, dobra, nie trafiła. No jeszcze tak... jedno pchnięcie wypadałoby jej wcisnąć. A, jak to wejdzie, to zabija. Gwarantuję. Ale fuks! Czy jakiś cudem udało się to zasłonić? No ale no, tego już nie. Ale to jest wszystko na zasadzie jednego cięcia, które wchodzi i ja ginę. Więc nie cieszcie się, że póki co jeszcze żyjemy. Bo ta sytuacja naprawdę zaraz się zmieni. Zwłaszcza, jeszcze nie będę w stanie jej w ogóle dziabnąć w kostkę. Coś tam weszło, ale nie może raczej liczyć tutaj na obrażenia odkrwawienia. No ej, no ale filary chronią. Powinny przynajmniej, no. Dobra, i takim oto sposobem. Ostatni estus. Dobra, i to zabiło. 3650. Ej, nie mam żaru. O cholera. Ej, nie mam żaru teraz, żeby kogoś przyzwać znowu, żeby tutaj z nią zawalczyć. Aj, to był błąd taktyczny. A klasyczna zła decyzja. Podjęta na prędce. Cholera, no. Raczej musimy powiedzieć tamtym dusiczkom bye bye.
To się raczej nie uda, chyba że ktoś mnie wezwie. Odzyskam żar, będę mógł sam kogoś wezwać, a później zobaczymy. Tylko właśnie, czy teraz lecimy dalej, czy może jednak chociażby w okolice moich duszyczek. Dobra, to tędy najszybciej. Teraz tak, mogę olać tutaj tych wszystkich i polecieć sprintem. Choć nie, jeszcze szybciej byłoby przy pomocy skrótu tamtej windy. No cóż, nie, dobra, tutaj też jest całkiem duża szansa, że ktoś mnie przyzwie. A poza tym znam drogę. Też tutaj, jeżeli nie będę tracił czasu na innych przeciwników, no to w miarę szybko się dostaniemy tam, gdzie chcemy. Jeszcze bardzo możliwe, że nikt mnie nie dziabnie po drodze. Nawet raz. A parę duszczek wpadnie, bo oni pospadają gdzieś. Proszę bardzo, od takie oto 30 wpadło. Rzekłbym, że niespodziewanie, ale dokładnie tego się właśnie spodziewałem. Ale bez powodu podrygującej nogi już nie. Dobra, o, dobrze, że mam słuchawki, słychać te lecące bełty. Nie, ale sobie zastanawiam się, czy tutaj przypadkiem znak przyzwania nie miałby większego wzięcia. Przypomniałem cały czas, zależy mi na tym, żeby odzyskać swój żar. I samemu móc kogoś przyzwać. Kurde, a jednak weszło, no. No i w sumie może tutaj będzie lepiej. A może ktoś zechce mojej pomocy. A ja w tym czasie sam zapoluję sobie tutaj na okoliczne maszkary. O. Spodnie dezertera. Nie, jako ja mam spodnie kolcze. Typowo z kolczugi, zresztą jak to widać. Tutaj bardzo dobrze. Jeszcze jak model stanął. Model spodni. Kurde, z kolczugi. Czyli z metalowych okręgów, kółeczek. No. Chodź, ale jeden. Na jednym mi zależy. Nie musicie wcale wszyscy atakować od razu. Zwłaszcza jak mi przyzywają do innego świata. O kurde, dobra. To warto by było teraz nie zginąć. I nawet delikatnie się uleczyć. O, close call. Nie, naprawdę tam było blisko. Za blisko. To jest zresztą też. Nie, dobra, jestem ciekaw, czy uda się komuś mnie przyzwać, czy nie. Bo ta teleportacja już mogłaby nastąpić w tym momencie, bym się wcale nie obraził. A, aby tak? A ja was sięgam, wy mnie nie? A nie, przepraszam, sorry. Jednak oni też sięgają. O kurde, błąd. Trzeba było to lepsze. Większe leczenie. I dzida, już mnie tu nie ma. Oj nie, ale skąd ta niebieska poświata? Aha, mój pierścień chyba właśnie zaczął wtedy działać. Miałem na tyle mało zdrowia, że włączył się jego specjalny efekt. Czyli co to właściwie? A właśnie, zwiększa absorpcję obrażeń fizycznych, czyli... O, ale znowu mnie przyzywają. Dobra, spokojnie, mamy 3 estusy. I tak po przyzwaniu będę miał połowę mojego podstawowego stanu, czyli z 4 zrobią się 2. A z 5 robi się chyba 3, więc wypadałoby jeszcze jednego tam wrzucić, ale nie, dobra, w sumie ulepszyć estusy, zwiększyć ich ilość i no, odzyskać żar. No takie cele, powiedzmy, długoterminowe, ale możliwe do zrealizowania jak najbardziej. Ale pytanie za 100 punktów, gdzie oni są? Kurde, kolejny raz przyzwanie nieudane, no. To jest mój znak. Łudziłem się, że może bez rozpalenia nawet uda mi się kogoś przyzwać. Nie no, kurde. W ogóle jak mój wygląda? Zawisza, zabieg. No w sumie może imię odstrasza trochę. Choć nie, no próbują, ale po prostu się nie udaje. Nie, dobra, trzymam kogoś wiodący do domu, bo w sumie tak też mogę spróbować odzyskać te duszyczki, bo tam 3000 parę, a tutaj od ilu level? Od 5000, no w sumie no, więcej niż połowa. Kurde, no dobra. Jeszcze raz niech spróbuję mnie tylko przyzwać. Ten jedyny raz jeszcze. A może, właśnie, może uda mi się zakraść. A gdzie tam? No, jeszcze jakieś pchnięcie może? A tam ktoś z łuku pruje. Też dobra metoda. No więcej, tak z 3 abyś wyprowadził. Kolejna nieudana próba. No coś jest nie tak z serwerami najwidoczniej. Oj nie! No dobrze, że wykonał pchnięcie tarczą, a nie mieczem, bo raczej by sięgnęło jego cięcie mojego ciała. Pięknie. Co zostawia takie okienko, jak już nie wejdzie. No, i tak to się robi.
Nie, fajne jest to ciężkie, horyzontalne cięcie tuż po przeturlaniu się. No ale dobra, jeszcze jedna próba. Później ja próbuję sam odzyskać swoje dusze. Bo jeżeli oni będą w stanie je przyzwać, no to no niestety, no to ja nie odzyskam swojego żaru w ten sposób. Więc może już zawczasu sobie przygotuję kość wiodącą do domu. To jest jeszcze ciężka dusza i w sumie no, z tymi duszyczkami może było się cofnąć do kapliczki Zjednoczenia. A potem zobaczyć, czy broń po worcie może będzie mi pasowała. Choć nie wiem, no taka wielka maczuga. Kurde, dobra, próbujemy. Kurde, daleko. A ona lubi ruszyć z kopyta. Chyba właśnie to zrobiła. Szlach, dobra. Nie, nie to, nie to. Tu, tu, od razu. Lecisz i cię nie ma. Tak, uff, dobra. Nie, serio, zawsze to oznacza w większych przypadkach i utratę kości wiodącej do domu. I duszyczek, które tam pozostają na miejscu i też po prostu, no uraz honoru. Jak tak można? Ale okej, mamy taką duszyczkę. Mamy 4000. W sumie mógłbym ją sprzedać. Nie, głupi pomysł. Fret not, fret for I. Listen, before the process of extracting... Jeszcze nie ma tej możliwości. Czy jeszcze muszę dzierżyć tą duszę, albo po prostu ją wykorzystać teraz? I trzasnąć sobie level. Nie. To totalnie nie w moim stylu. Ale właśnie, może coś mogę u niej kupić. Albo też sprzedać. Nie no, halabarda za 1500, ale taką właśnie już mam. Ale właśnie, może odnośnie sprzedaży. No skoro halabarda idzie znaleźć tak po prostu... No nie no, sprzedajesz za 1500, kupujesz za 100, no... To już widzę, za ile estrog by poszedł u ciebie, za chyba za 6000. Cholera, nie, dobra. Nie, to nie. Kusza rycerska, te, dobra. Ze sporym bagażem dusz, ale lecimy dalej. Czyli w tym wypadku będzie to podróż do właśnie, do osady nieumarłych, czy już na walący się most. No, osada nieumarłych w sumie jest badana tutaj, tutaj z grubsza nic więcej nie było. Dobra, osada nieumarłych, niech będzie. Widzimy się na miejscu. Ale cholera, powiem wam szczerze, troszeczkę się martwię, bo odzyskałem te duszyczki. Okej, dobra, mam 4000, ale ich nie wykorzystałem jeszcze. No właśnie. Ale nie, stop. Tutaj ta część osady jeszcze nie jest... A nie, tu jest po prostu brama wyjściowa. Aha, to nie, no spokojnie. Ale moment. To wygląda, by tam może było wejść jakoś? Nie, a może... Ja, no co i mają z tym ukrzyżowaniem? Ale nie, najlepsze jest to, że ukrzyżowali gościa, aż tam przywieźli na pal, ale uczynili z niego jeszcze linkę do wieszania prania. Ej. Koleś, przecież ja się nawet do ciebie nie zbliżyłem. Co jest grane? Ja to się po prostu przeteleportowałem, no ej. A, robotnik! Ło! Okej, okay. Zaskoczenia powiadacie, ale nie, oni wyglądają aż żywcem wyciągnięci z Bloodborne. Nie, serio, autentycznie. Jak prosto z Yharnam. Czyli tamtejszej podstawowej wioski, czy tam krainy. Jaj, kolejni ludzie drzewa, znaczy zwłoki drzewa. Czy inaczej. Właśnie, tutaj się krył gdzieś ten jeden, nie? Skrytobójca mały. Który próbował urządzić na mnie zasadzkę, gdzie on jest? A, chyba, że gdzieś właśnie zleciał. Ale dobra, ci cały czas się modlą, plus tam jest jeszcze jakiś przedmiot, widzę, przy samym ognisku. Dobra, to warto zbadać. Moment, to cokolwiek to było podniosłem wcześniej, kurde. Ej, ale jedno przetrulanie. Ej, można ich wyprowadzić z równowagi, trulając się w nich? Ej, tego nie widziałem. Autentycznie. Cholera, trochę wysoko. Ale szybciej zejdę. I ominę paru wrogów. Plus tam oni jeszcze sami giną. Ej, 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 ej. Ach, kurde, to już wyżej, a może? Ha, 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 ha. Tylko po co? Ale w sumie... Ej, tak zupełnie szczerze. Tere, te, długi łuk. Zresztą nie, w sumie co najwięcej zabiera? Nie, okej, okay, długi łuk. I jest i on. Teraz tak, gdzie było celu... Aha. No, gdzie celowałeś? Wow. To było coś fajnego. A tu jest celownik. Dobra, w kogo najpierw? Może tamtego? Z oddali. Bam! Prosto w łeb. I co? Ruszy? Ruszył. I druga poprawione, dobra. Tak ich załatwimy. Nie, serio, nie spodziewałem się, że ja będę kiedykolwiek grał z łukiem.
w Dark Souls, no ale... No okazja się nadarzyła, tylko strzały się kończą. Ach, chybiona. Nie, dobra, teraz trzeba ich powyciągać. Znaczy, oni się do mnie nie dostaną, nie ma takiej opcji nawet. Ale heady idą, no ale dobra, no przeciwnicy stoją w miejscu. No dobra, nie zawsze idą heady. Ale kiedy już idą, to jest to naprawdę satysfakcjonujące. Pięknie, a tamto ma już animacja spadła. Ej, dobra, ale... Fajny jest długi łuk. Serio, dobra, ale 77%. Fajny, ale ciężki. Więc nie. I teraz tak, oni wszyscy uruchomieni, ale z uszczerbkiem na zdrowiu. Ale właśnie, moment. Gdzie oprócz łuku mam jeszcze na przykład... A, która to jest lepsza? Kusza dumnego rycerstwa Lothric opatrzona wymyślnymi złotymi zdobieniami, ale to nie polepsza obrażeń w ogóle. A ta jest lżejsza, ta jest cięższa. A, zesłana na nią błogosławieństwo błyskawic, które pozwala na przywoływanie tych elektrycznych uderzeń. Dobra. Aha, ale muszę ją chwycić oburącz. A w sumie, czy nie tak właśnie robi się z kuszą? No właśnie, chyba o to chodziło, nie? Dobra, ile mam bełtów? 14, no to... Pach? Dobra, martwy jeden. Zaraz będzie drugi martwy. Dobra. Oj, postrzał w ramię zabiera mniej. Zdecydowanie mniej. Ale właśnie, jak tu wypalić tą... Nie. Właśnie, zależało mi na tym, żeby tak nie spaść. No dobra, i tym bardziej tutaj. Dobra, trudno. No teraz już po prostu trzeba zawalczyć. No ale dobra, no i ma zdrowie, no ej. Spokojnie. Ciach, i go nie ma. A z tym? Podobnie. No nie, no to może było w sumie wykończyć, ale tak po prostu też sprintem mogę. Wbiec, pchnąć i zakończyć to. Ej, czemu nagle mam... Aha, dobra, sorry. Czemu nagle mam gorsze turlanie, no bo... Wcześniej nie miałem kuszy. O, co my tu mamy? Dusza nieznanego podróżnika. Dobra, czyli Cejrowski to nie był, na przykład. Jakiś randomowy podróżnik. No ale mógł też być boso w sumie, jakby się tak przypatrzyć. To chyba był. Ale na tyle szczupły, że mógł się tutaj przycisnąć, więc nie wiem czemu tam zginął. Ale dobra, zaraz będę mógł sobie level zrobić. Ale to za chwileczkę, jeszcze za moment. Bo tam się chyba obudziła najgrubsza z kobiet. Aha, i to ona czaruje. Dobra, czyli tak szybko. Bo tamta raczej nie przestanie czarować, boję się to z ludzi. Albo że mana jej się skończy. Ow. A, czyli krwawienie. Rój owadów, który wyżera w zemię ciało pewnie. Nie, ale serio, to się naprawdę mocno zakręca. Uuu, i do tego klepie jeszcze. Jak ona klepie. Oj, to mnie nie może dorwać po prostu. Ja ona tam na bieżąco czaruje. Cholera, dobra. Delikatnie się cofnąć, delikatnie się też podleczyć. Ale właśnie, przecież moja uchigatana też sprawia, że oni powinni krwawić, prawda? O cholera, szybka jest. Jak na swoje gabaryty. I trzaska też wiedzą. Cholera, ale mój najmocniejszy cios w ogóle nie sprawia, że ona umiera, ani się nawet hamuje w atakach. A do tego niczym troskliwym misie chcę przytulić ciebie dziś. Nie no, kurde. Ale wciry. Sporo duszy do odzyskania. Ale spokojnie, spokojnie, damy radę sobie. Na to liczę. Bo to naprawdę nie jest daleko stąd. To jest dosłownie tuż, tuż. Bo wystarczy wejść tutaj, przejść przez to pomieszczenie. Wiesz, nie dać się zabić. No ani przebić widłami niczym Geralt z Rivi. No przypominam, tak umarł nasz Wiedźmin. Gdyby nie Ciri. No ale dobra, spokojnie, spokojnie, nie będę wam spoilerował fabuły Wiedźmina, choć po części będę musiał, bo teraz o ile pojawiają się odcinki z początku gry, no to później będzie taki duży przeskok całkiem. Mniej więcej Krwawy Baron, a później dodatki, bo gra już została w całości skończona. Nie, ale dobra, on tutaj pilnował jakieś przedmioty, więc... Fragment Estusa. No, jak świetnie! Ale dobra, duszyczek już tyle, że można by myśleć o levelu, więc... Gdzie tu można się jeszcze udać?
Dobra, ewentualnie tu jest most na drugą stronę. Ej, 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 dobra. Ale też... A, moment. Jeszcze z tymi wypadałoby się uporać, a mam zamiar się cofać tutaj. Kurde, od razu dwóch. Ale backstaby działają tak samo dobrze, jak zwykle. Ej, dobra, chyba polecimy sobie tam w prawo, kochani. Do tamtej wieży. Niczym z intra do Bloodborne. Nie, serio, to jest chyba dokładnie ten sam model nawet. No dobra, kochani. Ja w tym momencie ten odcinek skończę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Kurde, jakbyś tak utrzymał równą postawę, kiedy machasz, to by było świetnie. Super by było, naprawdę super.